Keto wtorek, odcinek 55. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Wakacje coraz bliżej, został już do nich praktycznie miesiąc i ja mam wrażenie, że całkiem aktywnie większość z nas będzie mogła je spędzić i chyba na polskich plażach naprawdę będzie człowiek na człowieku, więc może tym bardziej niektórzy będą chcieli jeszcze powalczyć o lepszą sylwetkę w wakacje. My też, wszystko na to wskazuje, że nasze kampy zrobimy, Salwa Sport będzie działało, także ja też będę miała pełne ręce roboty i bardzo się z tego cieszę. A w ogóle, jeżeli macie dzieciaki, to polecam Wam zajrzeć na salwasport.pl, bo naprawdę fajne rzeczy się szykują. Możecie też wpaść na Facebooka, tam z każdego dnia naszych dotychczasowych kampów jest film. Ale wracamy do tego, co zrobić, aby mieć szczupłą sylwetkę do wakacji. Oczywiście, jak ważymy 90 kg, to nie liczmy na to, że schudniemy do 60 w ten miesiąc. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o takich 5 krokach, które rzeczywiście, jeżeli zrobisz, to redukcja na keto będzie skuteczna. Zapraszam. Pierwszy i moim zdaniem jest on bardzo ważny, choć jest takie ryzyko, że będziesz chciała ten punkt pominąć, jeżeli jeszcze wcześniej tego nie zrobiłaś. Ketoadaptacja. Jeżeli nie przeprowadzimy poprawnej ketoadaptacji, podczas której nie koncentrujemy się tak bardzo na odchudzaniu, tylko na wejściu w stan ketozy, to po prostu to późniejsze odchudzanie będzie dużo trudniejsze dla Ciebie. I dlatego warto najpierw przeprowadzić ketoadaptację z odpowiednim makro, z odpowiednio wysokim poziomem tłuszczu, nie koncentrując się tak bardzo na chudnięciu. Owszem, zazwyczaj jest ten efekt redukcji już podczas adaptacji, natomiast to nie na tym powinniśmy się skupić. I samo to, że na początku tracimy wodę, to, że zazwyczaj nie chce nam się jeść i zmniejszamy tą kalorykę już podczas adaptacji, sprawia, że chudniemy. No i oczywiście insulina i glukoza idą nam w dół, więc to jest główny powód też tego odchudzania. Natomiast to nie na tym powinniśmy się skupiać, na ketoadaptacji. Więc po pierwsze ogarnijmy ketoadaptację, bądźmy w stanie ketozy i wtedy przejdźmy do punktu drugiego. Przy redukcji moim zdaniem warto liczyć sobie kalorie i liczyć makro, wykorzystując do tego albo gotowy jadłospis, albo po prostu różnego rodzaju aplikacje, na przykład Fitatu, MyFitnessPal czy Carb Manager, tego typu aplikacje, które pozwolą nam to kontrolować, no bo jeżeli nie liczysz kalorii, a podejmujesz cały ten trud odchudzania, no to tak nie do końca wiesz w 100%, co się dzieje i po prostu moim zdaniem nie ma sensu tego nie robić, bo naprawdę wpisywanie sobie jedzenia w jakiś kalkulator nie jest trudne. Oczywiście, ja nie uważam, że teoria kalorii jest jedyną teorią słuszną przy odchudzaniu, bo jeżeli by tak było, to na przykład osoba z insulinoopornością, która je o 1000 kalorii mniej niż teoretycznie powinna schudnąć, a nie chudnie. Mamy tutaj też tą kwestię hormonów, ale o to, jak zadbać o swoje hormony, jak zadbać o swoje zdrowie, no to o tym praktycznie trąbię w prawie każdym filmie i o tym też było ostatnio, więc jakby nie skupiamy się teraz na hormonach, no bo jeżeli są jakieś nierozregulowane, to wiadomo, że ciężko będzie schudnąć, ale skupiamy się na kaloriach. I teraz bardzo często mnie pytacie, ale jak te kalorie policzyć, żeby było dobrze. Najpierw musimy sobie ustalić swoją podstawową przemianę materii, czyli ilość kalorii, którą w ciągu dnia nasz organizm potrzebuje do tego, żeby po prostu przeżyć. Wzorów jest mnóstwo na internecie i ja Wam nie będę podawać jakby co tam macie wpisać, bo po prostu jak sobie wpiszecie dany wzór, to wpisujecie swoją wagę, to co tam jeszcze potrzeba i to Wam liczy za Was, więc akurat tutaj uważam, że z technologii warto skorzystać. Natomiast jak sobie sprawdzicie różne wzory, to one mogą się różnić nawet o 100 a 200 kilokalorii w ciągu dnia, więc całkiem sporo. Popularnym wzorem, który ja uważam, że mimo wszystko jakby jest ok, jest dość prosty, to jest wzór Harisa Benedicta. Ja Wam podam może te wszystkie nazwy w opisie tego filmu, także żebyście tam mogli sobie spokojnie je odnaleźć. I ten wzór bierze pod uwagę nasz bieg, bierze pod uwagę naszą masę ciała i bierze pod uwagę też nasz wzrost, więc to jest spoko. To, co nie jest spoko,
to nie bierze pod uwagę naszej beztłuszczowej masy ciała. I na przykład jeżeli ktoś waży, nie wiem, 200 kilo i sobie się wpisze w ten wzór, to mu wyjdzie taka podstawowa przemiana materii, która będzie odżywiać nie tylko jego mięśnie i organy i kości, ale będzie też odżywiać jego tkankę tłuszczową i tego nie chcemy. Natomiast jeżeli jakby jesteś, nie jesteś osobą jakoś bardzo otyłą, nie masz jakiejś ogromnej otyłości, no to możesz spokojnie stosować ten wzór. I jeżeli mamy podstawową przemianę materii i załóżmy, wyjdzie nam ona na poziomie, nie wiem, 1500 kilokalorii, to weź jeszcze pod uwagę, że musisz to przemnożyć przez tak zwany PAL, czyli współczynnik aktywności fizycznej. I teraz ja to również możecie sobie znaleźć w internecie, ale dla uproszczenia. Jeżeli jesteś osobą nieaktywną fizycznie, czyli no wsiadasz do auta, jedziesz do pracy, wysiadasz i jakby potem znowu siadasz gdzieś i mało się ruszasz, to mnożymy tą naszą podstawową przemianę materii, która nam wyszła, razy 1,2. Jeżeli jesteś osobą słabo aktywną fizycznie, czyli ćwiczysz 2 razy w tygodniu, czyli na przykład, nie wiem, idziesz na fitness 2 razy w tygodniu, idziesz na spacer, pobiegać, to nie są takie bardzo sprecyzowane, jak widzicie, rzeczy, mnożymy razy 1,3. Jeżeli ta aktywność jest na średnim poziomie, czyli trenujesz rzeczywiście 2-3 razy w tygodniu, to mnożymy razy 1,4. Jeżeli jesteś osobą aktywną, czyli są to takie intensywniejsze ćwiczenia więcej niż 3 razy w tygodniu, mnożymy razy 1,5. Mocno aktywne osoby, czyli rzeczywiście codzienny, intensywny trening, razy 1,7. Jeżeli jesteś sportowcem, to nawet te mnożniki dochodzą do 2-2,5. Także to jest bardzo indywidualna kwestia, no ale załóżmy dla takich przeciętnych osób jak ja, to te współczynniki są całkiem niezłe. Jeżeli to przemnożymy, to mamy swoją całkowitą przemianę materii. I to jest nasza całkowita przemiana materii. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcesz dokładniej sobie to zmierzyć, to bardzo polecam Ci opieranie się na beztłuszczowej masie ciała. I teraz jak sobie obliczyć beztłuszczową masę ciała? Albo klikasz w link, gdzie mówiłam o tym, o wzorze Wielińskiego na beztłuszczową masę ciała w filmie dotyczącym tego, ile białka powinniśmy jeść na keto i sobie tą swoją beztłuszczową masę ciała naprawdę w prosty sposób obliczasz. Albo idziesz do gabinetu dietetycznego czy na siłownię i stajesz na danym urządzeniu. Jest takie trudne słowo bioimpedancja. Elektryczna. Jest to chyba najbardziej sprawdzony pomiar właśnie tam, gdzie wyjdzie nam i masa kostna, i ilość wody, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te pomiary według mnie i tak super wiarygodne i takie nie są, bo jeżeli na przykład pójdziesz jednego dnia i potem pójdziesz za 2 dni, to mogą Ci wyjść dość różne, dlatego że no, na przykład u kobiet to mocno zależy od dnia cyklu hormonalnego, także no, dużo jest zmiennych, ale na pewno jest to dość dobry pomiar. Natomiast za to trzeba zapłacić, a kupowanie sobie do domu tylko dla siebie takiego urządzenia, no to jest koszt kilku tysięcy złotych, więc nie polecam. Ale jeżeli chcesz sobie w inny sposób zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej, to jest jeszcze coś takiego. To się nazywa V-domierz, nieatrakcyjnie się nazywa, po angielsku fat caliper. I to nam mierzy poziom tkanki tłuszczowej. Plus jest taki, że to taki banalny, nie elektroniczny, kosztuje kilkadziesiąt złotych. Minus jest taki, że potrzebujesz drugą osobę zaangażować, żeby to sobie rzeczywiście zmierzyć, bo łapanie się na przykład szczególnie u kobiet z tyłu tutaj na ramieniu za te fałdki może nie być łatwe, więc dobrze jest, żeby nam ktoś w tym po prostu pomógł. I są do tego tam specjalne pomiary, i tak jakby nie ma sensu, żebym to Ci tłumaczyła, bo nie zapamiętasz, więc wpiszesz sobie w internecie, to wszystko wyskoczy. A jak nie wyskoczy, to napisz do mnie maila. Nieważne w jaki sposób tego pomiaru dokonaliśmy, załóżmy, że znamy już swoją beztłuszczową masę ciała. I teraz dobry jest moim zdaniem wzór McArdla, tak, McArdla Catcha. Też Wam napiszę tą nazwę. Ten wzór po prostu na podstawie naszej beztłuszczowej masy ciała oblicza nasze zapotrzebowanie kaloryczne, czyli znowu tą naszą podstawową przemianę materii. Jeżeli nam wyjdzie potem jakaś wartość, to znowu musimy to przeliczyć, pamiętajcie, przemnożyć przez PAL, czyli przez naszą aktywność fizyczną, bo nawet jak nie biegasz, to i tak jesteś aktywny fizycznie, więc o tym pamiętajmy. I ja powiem Wam, że tak dla eksperymentu, przy mojej beztłuszczowej masie ciała, która jest około 43,6 kg,
To przy wzorze Harisa Benedicta wychodzi mi, że przy mojej średniej aktywności fizycznej to powinnam spożywać około 1900 kalorii. Natomiast stosując wzór McArdla Catcha wyszło mi 1800 kilokalorii. Więc jak widzicie, no te 100 kalorii, kilokalorii różnicy, natomiast naprawdę my nie jesteśmy matematyką i też aż tak bardzo tymi kaloriami nie musimy się przejmować. Pamiętajmy też, o jeszcze jedna rzecz ważna, jeżeli macie otyłość wiscelarną, czyli otyłość brzuszną, czyli tą najgorszą dla naszego zdrowia, najbardziej niebezpieczną, czyli po prostu wokół brzucha macie oponkę, to to może nie być skuteczne i warto wtedy tak naprawdę skonsultować się ze specjalistą, który będzie w stanie ocenić rzeczywiście, jakie jest to Wasze zapotrzebowanie kaloryczne, bo ja jak prowadzę konsultacje, no to właśnie to ustalam, bo to zależy od wielu rzeczy, również też zależy od naszych chorób, hormonów, o których już Wam mówiłam. Natomiast jakby chcę, żebyście jak najwięcej wynieśli z tego filmu, więc tak idziemy trochę prostszą drogą, ale myślę, że i tak skuteczną. Załóżmy, że moja całkowita przemiana materii to jest 1800 kilokalorii. I czy tyle powinnam jeść? No, to zależy. Ponieważ, żebym schudła, no to wiadomo, że muszę mieć deficyt kaloryczny. I teraz tak, ten deficyt kaloryczny teoretycznie możemy uzyskać na dwa sposoby. Albo ograniczając spożywane kalorie, czyli jedząc mniej niż 1800 kilokalorii, albo zwiększając swoje zapotrzebowanie kaloryczne, trenując więcej niż sobie wyliczyliśmy. Teraz tak, jeżeli chodzi o pierwszą metodę, czyli ograniczenie kalorii, to przyjmuje się, że albo do maksymalnie 500 kilokalorii to ograniczamy, no ale jeżeli na przykład ktoś jest bardzo drobny i ma 1300 kalorii swoje zapotrzebowanie, to jak już zjedzie do 800, to się nabawi sporych niedoborów, więc tego nie robimy. Druga metoda to po prostu liczymy sobie mniej więcej 20 do maksymalnie 25, ale to już jest dużo, procent deficytu kalorycznego. Czyli na przykład jak ktoś, nie wiem, wyszło mu zapotrzebowanie na poziomie 2000 kilokalorii, no to 20% z tego to będzie 400 kilokalorii, czyli o te 400 kilokalorii ograniczamy. Jak widzicie, przy 2000 kilokalorii to czy to będzie 500 kilokalorii, czy 25%, to te różnice są podobne. I to jest jedna metoda, całkiem skuteczna, jeżeli nie mamy jakichś problemów hormonalnych i rzeczywiście trzymamy się tego, że jemy tyle, ile nasze zapotrzebowanie wychodzi. Druga metoda to jest aktywność fizyczna. Natomiast uwierzcie mi, żeby dziennie spalić dodatkowo 500 kilokalorii, to naprawdę trzeba się mocno napracować na tej siłowni albo w domu. Więc zazwyczaj w krótkim okresie czasu, i to też pokazują badania, redukcja kalorii przynosi lepsze efekty. Ale z kolei w dłuższym okresie czasu jednak ta aktywność fizyczna jest ważna i przynosi korzyści z wielu powodów. No już nie mówiąc o aspekcie psychologicznym. Ponieważ nasze mięśnie to są tacy złodzieje energetyczni i chłoną one dodatkowo około 50 kilokalorii na dobę więcej tych kalorii. Więc tak naprawdę im więcej masz mięśni, tym masz lepszy metabolizm i tym więcej spalasz. Dlatego moim zdaniem najlepszą rzeczą jest po prostu połączenie redukcji kalorycznej z aktywnością fizyczną. Wtedy ewentualnie możecie sobie dodać trochę tych kalorii albo po prostu zrobić na przykład redukcję na poziomie 15% i dołożyć do tego trening i wszystko powinno być bardzo fajnie. Deficyt kaloryczny to był punkt trzeci, tylko pamiętajmy tutaj też o odpowiednich pomiarach, bo czasem my się skupiamy tylko i wyłącznie na naszej wadze, natomiast mięśnie ważą więcej, więc warto nie gonić tak bardzo za tą utratą wagi, ale zrobić sobie pomiary chociażby starym, dobrym centymetrem, zmierzyć się w pasie, w udach, w brzuchu, gdzie tam chcecie i po prostu też sprawdzać te pomiary, albo po prostu idąc na łatwiznę patrzeć na swój rozmiar ubrań. No bo jeżeli nawet na wadze po prostu ruszyło Ci się, nie wiem, 1-2 kg, ale miałaś ciuchy w rozmiarze 42, a teraz wchodzisz w 40, patrzysz do lustra i jakoś inaczej wyglądasz, no to nie po prostu przejmuj się tym, że masz tylko 2 kg mniej, bo tak naprawdę to dużo więcej straciłaś tkanki tłuszczowej, ale zyskałaś tkankę mięśniową. I naprawdę z tego powinniśmy się cieszyć, a nie patrzeć tylko na numerek na wadze. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli tego, co mamy jeść, będąc w ketozie
i na redukcji, bo to jakby mówimy tutaj stricte o dietach niskowęglowodanowych. Powinniśmy zmienić delikatnie makro. I zasada jest taka, że ucinamy tłuszcze. Najlepiej te tłuszcze dolewane, te tłuszcze nasycone, czyli jak tam dokładaliśmy nie wiadomo ile smalcu, śmietany tłustej i tak dalej, to powinniśmy z tego schodzić. Jeżeli na przykład jedliśmy co drugi dzień, nie wiem, tłustą karkówkę albo golonkę, no to powinniśmy przejść na mięsa troszeczkę z mniejszą ilością tłuszczu. I teraz jak to zrobić? Jeżeli na ketoadaptacji miałaś makro 75, 15 i 5, to i nie było deficytu kalorycznego, to możesz po prostu zmniejszyć ilość tłuszczu właśnie o te na przykład 500-400 kilokalorii, wyliczysz to sobie spokojnie w każdym kalkulatorze i wtedy będzie wszystko ok. Natomiast jeżeli byłaś już wtedy na redukcji, no to tutaj troszkę może nam się to zawahać i wtedy znowu odsyłam Cię do filmu dotyczącego tego, ile białka na keto. Ja tam mówiłam, że tak ogólnie w uproszczeniu można przyjąć, że to jest 1,5 do 2 kg białka na kilogram beztłuszczowej masy ciała. Czyli jak już tam masz wyliczoną tą beztłuszczową masę ciała, to raczej na redukcji idziemy do 2 gramów białka, czyli zwiększamy trochę ilość tego białka na redukcji, a nawet jeżeli jest duża aktywność fizyczna, to nawet jeszcze możemy tego białka zjeść troszkę więcej. Tym sposobem białko zastępuje nam tłuszcz i ja nie jestem zwolenniczką zwiększania węgli, bo te bardziej restrykcyjne modele żywieniowe, restrykcyjne pod kątem ilości właśnie węglowodanów bądź tłuszczy, się bardziej sprawdzają. Więc jak już jesteś na redukcji, no to może okołotreningowo trochę więcej węglowodanów, czyli nie wiem, tam maksymalnie dobijesz do tych 50 gramów, chociaż moim zdaniem lepiej trzymać te węgle na 20, 30, 40 gramów. Jeżeli jakby wszystko jest ok, dobrze się czujesz, nie masz jakiegoś, nie wraca ci brain fog i tak dalej, ale po prostu zwiększamy białko i zmniejszamy tłuszcze. I teraz tak, czy od razu ciach, rach, ciach, po prostu robimy taką dużą zmianę? No nie. Warto obserwować siebie i po prostu na przykład raz na tydzień zmieniać to na przykład o 5%, tak? Bo też takie duże zmiany mogą wpłynąć na to, że po prostu będziemy się słabo czuć albo nawet wywali nas z keto. No a tego raczej nie chcemy, chociaż ważna rzecz, jeżeli chcesz schudnąć, to nie skupiaj się na ciałach ketonowych i na poziomie tych ciał ketonowych w Twojej krwi, bo to w tym momencie nie jest najważniejsze. Jeżeli nawet będziesz mieć niższe ciała ketonowe, ale będziesz na redukcji, będziesz się dobrze czuć i będziesz osiągać swoje rezultaty założone, to nie patrz na ciała ketonowe, bo jeżeli one będą znowu bardzo wysoko w naszej krwi, no to znaczy, że po prostu mamy tej energii z tego tłuszczu za dużo tak naprawdę. Więc ciała ketonowe zazwyczaj na redukcji są niższe i to jest okej. Dobrze, punkt piąty. Wysypiaj się i dbaj o siebie. I ja wiem, że to w sumie, po co w ogóle o tym gadam. Natomiast nawet jak sobie wpiszecie w internecie i poszukacie badania dotyczące relacji pomiędzy snem a skuteczną redukcją, to tego naprawdę jest masa. Słuchajcie, pierwsze z brzegu badanie, jakie mi się na przykład nasunęło, było wziętych tylko 10 osób na 14 dni. To było 10 osób z nadwagą. Przez 14 dni część z nich spała 8,5 godziny, a druga część 5,5 godziny. Czyli, no jak widzicie, różnica aż 3 godzin. I teraz tak, po tych 14 dniach osoby, które spały 5,5 godziny, schudły średnio 0,6 kg, a te, które spały 8,5 godziny, schudły średnio 1,4 kg. 55% różnicy w ubytku masy ciała. I dodatkowo, co ciekawe, to zdecydowanie większy odsetek tkanki tłuszczowej zrzuciły te osoby, które spały dłużej, czyli właśnie tej tkanki, o którą nam chodzi. Chcemy spalać tłuszcz, a nie nasze mięśnie. Więc jak widzicie, to naprawdę, naprawdę jest bardzo ważne. Czyli po pierwsze, odpowiednia ketoadaptacja przed redukcją. Po drugie, obliczenie swojej kaloryczności odpowiednie. Po trzecie, wprowadzenie deficytu kalorycznego albo poprzez dietę, albo poprzez ćwiczenia, albo jedno i drugie najlepiej. Po czwarte, odpowiednie dostosowanie swojego makra. I piąta rzecz to
regeneracja, odpoczynek i sen. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy niewyspani, to ta redukcja naprawdę nie będzie skuteczna. I jeszcze a propos czasem naszych chorych ambicji, proszę Was tylko, żebyście pamiętali, że tkanka tłuszczowa jest niezbędna dla naszego zdrowia. Jeżeli nie startujecie w sportach sylwetkowych, gdzie rzeczywiście się tnie tą tkankę tłuszczową maksymalnie i uwierzcie mi, to nie jest zdrowe, to nie jest fizjologiczne, to pamiętajcie o tym, że jakiś procent tkanki tłuszczowej musi być. Jaki? Otóż przyjmuje się, że fizjologicznie mężczyźni powinni mieć tkankę tłuszczową na poziomie od 8 do 15%. I teraz, jak myślicie, ile procent powinny mieć kobiety? Znacznie więcej. Od 15 do aż 22% tkanki tłuszczowej. I to nie znaczy, że jesteś grubą świnią, tylko to znaczy, że jesteś zdrowa. I moim zdaniem trzeba sobie też te priorytety ustawić. Fajnie jest być szczupłym, wysportowanym, mieć fajną sylwetkę, natomiast nie możemy też w żadną stronę przesadzić. No, także to chyba takie podsumowanie tematu redukcji. A nie, bo jeszcze za tydzień planuję dla Was film w odpowiedzi na pytania w komentarzach, jak to jest, że na keto chudnie się mimo braku kalorycznego deficytu. Więc o tej zagadce, która trochę przeczy temu, co dzisiaj do Was mówiłam, porozmawiamy sobie za tydzień. Zapraszam Was i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!